Witam. Test przyczepy firmy Sterling. Przyczepa wyposażona jest w przednie łóżko rozkładane, kuchnię, tylną część, w której mamy również łóżko rozkładane i powyżej jest nadstawka dla dziecka. I jeszcze tutaj mamy toaletę. Najpierw przejdziemy do pierwszej części, czyli przedniej. Jak widzimy, pełne oświetlenie, radyjko. Obok mamy kuchnię, w której jest zlew. Woda ciepła i woda zimna działa. Obok jest kuchenka gazowa, pozwolę sobie zapalić teraz. Jak widzimy, trzy palniczki gazowe chodzą. Jeden jest elektryczny, również działa. Mam pokrętło. Poniżej jest grill. I piekarnik również działa. Obok lodówka, która jest teraz załączona na gazie. -16,5. Lodówka działa w trzech pozycjach, czyli gaz 230 i 12 V, czyli podłączenie szarej wtyczki do auta na podtrzymanie podczas jazdy. Jeżeli chcemy na gaz, przekręcamy i automatycznie nam zapala. Tutaj mamy pokrętło mocy chłodzenia. Przejdziemy na drugą stronę, której jest piecyk gazowo-elektryczny. Spróbuję pokazać płomień. Widać jest. Zwiększymy. Widać. Działa. Rozłączymy. Tutaj mamy rozprowadzenie ciepła. Manualne i automatyczne. Również ten piecyk jest na 230, jak wspomniałem. Musimy załączyć tutaj włącznik i przechodzimy z tej strony. Przekręcamy na 500, 1000 lub 2000 W. Teraz jak włączę lampę, będzie widać. O, zielona dioda. Rozłączymy. Obok mamy bojler wody gazowej. Przekręcamy i automatycznie nam zapala. Tutaj rozłączymy piecyk, a tu mamy bojler na 230. Powyżej zasilacz anteny. Przejdziemy dalej. Do toalety. Jak widzimy, oświetlenie działa. Umywalka, woda ciepła, woda zimna i również natrysk. Ciepła i zimna woda. Odłożymy słuchawkę. A tutaj mamy kibelek ze spódką. Automatyczną. Oświetlenie. Jeszcze tylko wspomnę, tutaj powyżej mamy wentylator.
trzech pozycjach. Lewe, prawe obroty. I po drugiej stronie tak zwany panel sterowania. Główny włącznik. Łącznik świateł. O, widać gasną. Łącznik pompy. I wskaźnik ładowania. Dziękuję.